Witam, tu Magda i kolejne proste, smaczne i szybkie w przygotowaniu danie. Dzisiaj pikantne klopsiki pomidorowe. Danie banalnie proste i bardzo szybkie w przygotowaniu, aczkolwiek bardzo smaczne. Myślę, że te klopsiki mogą być fajnym pomysłem na ratunkowy obiad czy spóźnioną kolację. Sprawdzą się zatem bardzo fajnie jako główny posiłek. Ale podane na zimno bądź na ciepło będą także bardzo fajną przekąską imprezową, czy na przykład pokrojone w plastry wkładką do kanapki. Mam nadzieję, że Wam się spodobają. Jeśli Wam się spodobają i zechcecie je zrobić, to przepis i składniki, a jest on bardzo prosty, znajdziecie jak zawsze na stronie www.skutecznie.tv, gdzie ja serdecznie zapraszam, a za chwilę pokażę, jakie przyrządzam, do czego również bardzo serdecznie zapraszam. Do miski dodaję 250 g mięsa mielonego. W moim przypadku jest to mielona łopatka wieprzowa, ale myślę, że mięso może być dowolne. To może być wołowina, wieprzowina, drób, według uznania. Do mięsa dodaję jedno całe jajko, 3 łyżeczki koncentratu pomidorowego. I teraz ulubione przyprawy. Ja te pomidorowe klopsiki doprawiam bardzo mocno w kierunku pikantnym. I można tutaj skorzystać z gotowej przyprawy, jakiejś pikantnej, na przykład meksykańskiej czy jakiejś innej w tym stylu, a można także skomponować mieszankę przypraw według własnych upodobań, na przykład sól, pieprz, pikantna papryka, pełna dowolność. Ja dodam dzisiaj odrobinkę soli oraz przyprawę meksykańską. Dokładnie mieszam. Sprawdzam, czy mięso odpowiada mi już smakiem, albo próbując odrobinkę surowego, albo podsmażając je na rozgrzanej patelni. I dodaję 2-3 łyżki bułki tartej. Jeśli ktoś lubi i ma ochotę, to można tutaj także dodać drobniutko posiekaną i podsmażoną cebulkę. Wzbogaci ona smak kotletów. Ja w mojej dzisiejszej wersji robię po prostu samo mięso i przyprawy. No i teraz zwilżonymi w wodzie dłońmi formuję takie kotleciki, na jakie mam ochotę. W moim przypadku takie nie za duże i płaskie. No i teraz przykrywam i wstawiam do lodówki na minimum 30 minut. Oczywiście można je także smażyć od razu, jeśli mamy taką potrzebę, jednak kiedy odstoją swoje w lodówce i przegryzą się z przyprawami, są po prostu smaczniejsze. Można je także przygotować wieczorem dnia poprzedzającego podanie, a następnego dnia tylko wyjąć i smażyć. Ja przygotowałam te kotleciki na później, jednak na potrzeby filmiku usmażę dwa, a właściwie opiekę je, dlatego że będę to robić metodą beztłuszczową. Rozgrzewam patelnię umożliwiającą smażenie beztłuszczowe, wykładam kotleciki i opiekam z obu stron na rumiano, tak żeby w środku były dobre, a z wierzchu ładnie zrumienione. Oczywiście można je także usmażyć na niewielkiej ilości tłuszczu, np. oliwy z oliwek czy oleju. I gotowe. Gorące i pikantne klopsiki pomidorowe już na talerzu. W mojej dzisiejszej wersji jako szybka przekąska z prostą sałatką i pikantnymi kukurydzianymi chipsami tortilla. Ale oczywiście można je podać także bardziej klasycznie, jak zwykłe mielone, na obiad, na kolację, na ciepło bądź na zimno, jako główną część posiłku czy jako wkładkę do kanapki. Mam nadzieję, że się Wam spodobają i że zechcecie je zrobić. Są naprawdę prościutkie, banalnie proste, ale także bardzo smaczne i sycące, więc ja po prostu polecam. Moje póki jeszcze ciepłe szybko podaję na stół. Na koniec jak zawsze życzę smacznego i zachęcam do ich wypróbowania. Smacznego!